Hej, witam Was wszystkich w kolejnym filmiku i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na ulubieńców października. Wiem, że w tym miesiącu troszeczkę później pojawiają się ulubieńcy, natomiast było to spowodowane tym, że po prostu byłam chora, no i nagrywanie nie wchodziło w grę. Ale wracając do tematu, pokażę Wam moje takie ulubione produkty, które używałam właśnie przez cały październik i z których byłam naprawdę bardzo zadowolona i dalej oczywiście jestem. Zacznę od pielęgnacji. I do pielęgnacji mam Wam do pokazania dwa produkty do włosów. Jest to marka Eveline Cosmetics i ta seria nazywa się I'm Bio. I to jest szampon nawilżający do skóry suchej i wrażliwej. Olej z nasion konopi, aloes, proteiny pszenicy, włosy suche i zniszczone. I tu drugie to jest oczyszczający peeling do skóry głowy. Kwasy AHA, biała glinka, aloes, naturalne drobinki peelingujące z moreli. Odpowiedni nawet dla wrażliwej skóry głowy. I tutaj mamy na tych opakowaniach też podane kroki, który to jest krok, który powinniśmy to robić. I właśnie peeling to jest krok pierwszy, a ten szampon to jest krok drugi. I tutaj jest rytuał OMO, a tutaj jest pielęgnacja włosów i skóry głowy. To są jakby dwie takie, można powiedzieć, oddzielne, inne serie, bo to jest właśnie taka bardziej różowo-fioletowa, to jest niebieska seria. Natomiast ja potrzebowałam peelingu i potrzebowałam szamponu i stwierdziłam, że po prostu zobaczę, przetestuję, jak te dwa kosmetyki będą się u mnie sprawdzały. I tak, muszę Wam powiedzieć, że przy pierwszym w ogóle użyciu byłam bardzo zaskoczona, bo ta skóra głowy i te włosy od nasady były naprawdę takie bardzo oczyszczone. Dawno nie czułam takiego efektu na włosach. Dłużej były świeże, więc to też było fajne uczucie. Mi zależało bardziej na tym, aby właśnie spilingować skórę głowy, żeby ją systematycznie oczyszczać, z racji tego, że ja mam też wrażliwą skórę głowy i dużo z wieloma kosmetykami moja skóra nie lubi się, ale stwierdziłam, że to też właśnie pomoże się oczyścić tej skórze. No i też wiadomo, że peelingowanie, masaż głowy też przyspiesza i zwiększa porost włosów, więc też skusiłam się na ten produkt. I przy mojej wrażliwej skórze głowy, która ma tendencję do przesuszania się, powinno się też używać tego typu kosmetyków. Oczywiście takie, które nie robią jej krzywdy. Ten peeling jest peelingiem, który jest, bym powiedziała, drobnoziarnisty. Jest to peeling, który podczas masowania czuć te drobinki, ale nie jest to jakieś, nie wiem, zdzieranie. Jest to naprawdę taki delikatny, przyjemny efekt. Spłukuje się z włosów całkiem ok. Trzeba na to poświęcić chwilę, natomiast nie ma z tym jakiegoś dużego problemu. I muszę powiedzieć, że używam go już no, ponad miesiąc, bo myślę, że już tutaj z połowę tego zużyłam. Używam go raz w tygodniu i do tej pory na razie się u mnie bardzo dobrze sprawdza. Widzę, że ta skóra głowy i moje włosy na tym naprawdę zyskują w połączeniu z tych dwóch kosmetyków i dodatkowo też nie mam takich. Podczas kiedy zaczęłam używać tych właśnie dwóch kosmetyków, zauważyłam, że właśnie moja skóra głowy ma się dużo lepiej, także widzę, że to też jej służy, co jest fajne. No i tutaj też mamy szampon, jest to właśnie nawilżający szampon do suchej i wrażliwej skóry głowy i powiem Wam, że naprawdę on robi robotę. Nie mam tak przesuszonej skóry głowy, nie swędzi mnie ta głowa. Swędzi mnie tak jak normalnie każdemu, tak, że czasami gdzieś tam coś zaswędzi, ale czasami miałam tak przesuszoną skórę głowy, że po prostu można powiedzieć, nie mogłam wytrzymać. No i tutaj między innymi właśnie ten produkt też mi w tym pomógł. Jest on naprawdę wydajny, on jest też przezroczysty, nie ma tej takiej perłowej konsystencji, tylko jest przezroczysty, ma taki delikatny, przyjemny, troszkę słodki zapach.
Dobrze myje włosy, usuwa też kosmetyki takie trwalsze do włosów, typu jakiś, nie wiem, żel, lakier do włosów, także bardzo dobrze dobrze sobie po prostu radzi z tego typu trudnościami. Także ja Wam te dwa kosmetyki mogę polecić. Co do ceny, to te kosmetyki kosztowały coś około chyba 15 zł. Nie wiem, nie pamiętam, czy to była jakaś promocja, czy nie, ale one chyba były 15 zł i ja akurat tą serię pierwszy raz zauważyłam w Biedronce. I teraz przejdziemy do kolorówki. Na początek pokażę Wam pudry. Mam Wam do pokazania dwa pudry, które Wam chyba pokazywałam w zakupach kosmetycznych. Jest to puder marki Paese, jest to puder pod oczy. On się nazywa Puff Cloud. Tak, i to jest puder taki biały, transparentny, który ja nakładam sobie tutaj pod oczy gąbeczką już po malowaniu korektorem i tak dalej. To nakładam sobie gąbeczką, po prostu wklepuję i zauważyłam, że naprawdę ten kosmetyk jest dużo lżejszy niż zwykły puder do twarzy. Nie obciąża tutaj tej strefy. Dodatkowo jest bardzo taki przyjemny dla skóry pod oczami. Nie ciastkuje się. Ta skóra jest też taka bardziej ujednolicona, taka wygładzona tutaj pod oczami. Też to bardzo fajnie wygląda, zarówno na żywo, jak i też na przykład na zdjęciach. A drugi puder, który chcę Wam pokazać, jest to Belle Pressed Illumi Powder. Jest to rozświetlający puder utrwalający. I to jest też puder, on nie ma żadnych drobinek. On ma bardziej takie troszeczkę satynowe wykończenie i ten puder też tą naszą skórę właśnie tak, ona jest troszeczkę satynowa, trochę taka zblurowana, też bardzo fajnie wygląda na twarzy. Dodatkowo nie widzę z nim żadnych problemów, nie ciemnieje, nie ciastkuje się, nie podkreśla jakoś suchych skórek, także naprawdę bardzo fajny produkt. I teraz to jest takie moje ulubione kombo, jeśli chodzi o pudry do twarzy. I ostatni produkt, który chcę Wam pokazać, jest to konturówka do ust z marki Eveline Max Intense Color. I to jest numer 17 Warm Nude. I to jest taki delikatny odcień ciepły brązu. Zobaczcie, to jest naprawdę taki ciepły, ciepły, jasny brąz. To nie jest do końca kolor, który bym powiedziała, że jest moim ulubionym, natomiast bardzo fajnie wygląda na ustach, nie tak jakby mocno wyrysowanych, ale jeśli chcę sobie wypełnić całe usta, to tak tą kredką obrysowywuję sobie usta i wypełniam całe, ale nie tak w 100%, jakby na maksa nie przyciskam tej konturówki, tylko robię to delikatnie i wtedy te usta są tak jakby pokryte. Ale to wygląda tak, jakbym miała taki kolor ust, i czasami też lubię dokładać sobie takiej ciemniejszej, troszeczkę brązowej szminki, też na całe usta, i wtedy to wygląda świetnie. Dodatkowo bardzo jest ta konturówka przyjemna, taka mięciutka. Sunie po ustach też jak masełko. Nie ma problemu z narysowaniem sobie czy konturu, czy wypełnieniem ust. Nie wysusza tych ust, co dla mnie jest bardzo ważne, bo ostatnio moje usta są dosyć suche. Także nie mam jej nic do zarzucenia. Dodatkowo też fajne jest to, że tutaj w tej konturówce jest tu w skówce temperówka, więc też można sobie, nie wiem, nawet jeśli mamy ją w torebce, to można ją bez problemu sobie zatemperować, więc to też jest bardzo fajne. I to były wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmiku. To są wszyscy ulubieńcy października. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie kciuka do góry. Zostawcie też komentarz, co jest Waszym ulubieńcem w danym miesiącu i czy używałyście któryś z tych kosmetyków, które ja pokazałam w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!